Zmartwienia, troski, problemy, a co za tym idzie złe samopoczucie i bezsenne noce. Jest na to sposób, duchowe pogotowie. Kapłani pomogą wysłuchać, wesprą i ukierunkują. Jak sami mówią, kiedy tylko ktoś zadzwoni, porozmawiają, a nawet się spotkają po to, by towarzyszyć potrzebującemu w drodze do lekarza, którym jest Jezus Chrystus. Wszyscy słyszeli Państwo o pogotowiu ratunkowym, medycznym, kanalizacyjnym. Są również i takie pogotowia. Ale istnieje też pogotowie duchowe, bo wiemy, że człowiek jest nie tylko ciałem, ale ma też duszę, ducha. Zdecydowana większość to są właśnie telefony z kwestii życia moralnego, problemów z sakramentem pokuty, problemów małżeńskich, problemów także natury psychologicznej. I po takich rozmowach, jak tutaj też przedmówcy powiedzieli, że zdarzają się nawet kilkugodzinne rozmowy, jak człowiek usłyszy na koniec, że wie ksiądz, w sumie no, może aż tak dużo więcej nie wiem, ale zupełnie inaczej patrzę na problem. Zupełnie z innej strony mi ksiądz to naświetlił i są bardzo wdzięczni. Duchowa Izba Przyjęć udziela pomocy 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Wtedy, kiedy bierzesz telefon, kiedy już bierzesz telefon, szukasz, tak jak teraz ten telefon dzwoni i kolejna osoba potrzebuje mojej pomocy, to ja muszę to zrobić i odebrać. I zostawiam Państwa i dokończcie, a ja odbiorę. Odbieram telefony na miarę możliwości, bo oczywiście nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, że 24 godziny na dobę w dyżurze siedzimy przy telefonie i czekamy, bo może ktoś zadzwoni. No nie, my mamy swoje obowiązki na parafii, czy właśnie we wspólnocie, ale myślę, że Pan Bóg ma swoje plany, że nieraz jak ktoś naprawdę tej mocy potrzebuje, to Pan Bóg tak pokieruje i tą osobą, i nami na dyżurze, że uda się odebrać telefon, porozmawiać, wysłuchać, czasem doradzić. Z pomocy korzystają nie tylko mieszkańcy naszego kraju, ale także rodacy spoza granic ojczyzny. Wielu ludzi dzwoni z Polski, ale rzeczywiście wielu Polaków dzwoni z zagranicy. Kiedyś zrobiłem sobie taki bilans, to wymieniłem coś koło 30 krajów. Pogotowie duchowe udziela pomocy każdemu, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Kiedy ludzie znajdują się poza własnym miejscem zamieszkania, poza własną parafią, która została w Polsce, tu nie wiedzą, do kogo się zwrócić, a sytuacje są dramatyczne. Przyjeżdża mężczyzna do pracy, żona z dziećmi została w Polsce, albo odwrotnie, żona przyjechała do pracy, ojciec został z dziećmi w Polsce, a tutaj zaczynają się rozpady rodziny, zaczynają się narkotyki, alkoholizm, wszystkie uzależnienia tutaj wychodzą ze wzmożoną siłą. Zatem potrzeba istnienia pogotowia duchowego jest ogromna. Wciąż jednak brakuje tych osób, które udzielałyby duchowej pierwszej pomocy. Stąd apel do kapłanów, aby zaangażowali się w to dzieło. Wszelkie informacje na temat duchowego pogotowia oraz numer telefonu można znaleźć na stronie internetowej www.pogotowieduchowe.pl.